Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Grzeszczuk. A Podróż bez Paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Po drugiej stronie Paweł Rakowski. Raport z Izraela. Kłaniam się. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj rano, jak patrzyłem na obrazki, to już kolejne, kolejne wideo z izraelskimi czołgami, gdzieś tam już w strefie gazy. Co to oznacza? To znaczy tak, no nie ma tej zapowiadanej od samego początku wojny inwazji. Nawet New York Times dzisiaj niejako takie doniesienie zrobił, że Benjamin Netanyahu przygotowany, przygotowany przez armię, Projekt, jaki też no, nazwijmy to taką dyrektywę polityczną, odrzucił. To znaczy, że nie wydał tego rozkazu, żeby, żeby armia izraelska weszła do strefy, do, nie dokonała inwazji. Um, natomiast fakty są takie, że od dwóch dni. Armia izraelska no, nocami gdzieś tam funkcjonuje na obrzeżach pewnych e, strefy gazy. W nocy było doniesienie, że e, izraelskie komando wpadło w zasadzkę w centralnej części strefy gazy. Nie, nie jest to dalej już potwierdzane, ale, ale na pewno fakty są takie, że gdzieś tam w obrzeżach tej strefy gazy Izrael funkcjonuje. E, to by niejako. Potwierdzało pewne, pewne, pewne sugestie odnośnie tego, że Izrael być może będzie raczej formował w niedalekiej przyszłości coś na, coś na wzór strefy bezpieczeństwa w samej strefie gazy, tak żeby po pierwsze przenieść ciężar walk już wewnątrz samej strefy, tak żeby z drugiej strony też być nieobecny w samej strefie gazy, ale być też obecny. Bo tutaj trzeba całą sprawę bardzo talmudycznie rozegrać. No Izrael oczywiście potrafi takie, takie rzeczy robić. Bliski Wschód to generalnie świat iluzji, niedopowiedzeń i, i różnych takich dwuznacznych dwuznaczności, które po prostu funkcjonują latami albo dekadami. Natomiast no, Izrael tak właściwie wydaje po raz kolejny orzeczenia, że jest gotowy, tak? Być może, być może od punktu widzenia militarnego tak jest, albo raczej tak Izrael uważa, że jest, ponieważ pamiętajmy o tym, że tutaj ta wojna jest bardzo dziwna, to znaczy wszystkie karty są odkryte i nawet o z tych kart sobie w nocy Egipcjanie przypomnieli, mianowicie najprawdopodobniej dron albo rakieta a z Jemenu trafiła miasto egipskie Taba. To jest e, takie, gdyby był normalny świat, normalny Bliski Wschód, to by było bardzo fajne trójmiasto złożone z Akaby, Eilatu i Taby. To są takie trzy miasta obok siebie położone. Taba jest po stronie egipskiej, Eilat jest po stronie izraelskiej, Akaba po stronie jordańskiej. I, i ta rakieta, która uderzyła w egipskie miasto, no ona była najprawdopodobniej przypadkowo, to znaczy nacelowała w Eilat. IDF, czyli Armia Izraelska stwierdziła, że to raczej z Jemenu, chociaż pojawiały się różne inne opcje i dywagacje, no sześć osób odniosło rany. To jest, to tak jakby nam pokazuje, że ten front no, może być rozciągnięty bardziej na południe niż, niż, niż sama strefa gazy. Oczywiście wczoraj i dziś oczy tego o, 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 oczy trzeba było skierować poza Bliski Wschód, to znaczy wczoraj Hosin Amir Abdelajan w, w onz w Nowym Jorku, no, wygłosił bardzo ciekawą, bardzo ciekawą um, rzecz, to znaczy oczywiście tutaj um, nie będę przybliżał tutaj całej treści, która jest, z tego, która jest oczywista, natomiast powiedział, że to Irański Minister Spraw Zagranicznych powiedział w sposób bardzo zawalowany to, że Bliski Wschód to jest nasz region, to znaczy ich region. No i tak właśnie ta wojna, jako, jako że jest wojną otwarty kar, odkryty kart, no jako pokazuje to, że to Iran jest tutaj tym, 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 tym e, mocarzem, z którym, którym trzeba się liczyć. I niestety do Iranu tutaj dołączyły głosy popierające irańską politykę, e, przede wszystkim w aspekcie wewnętrznym, e, e, głos z Pekinu. Tak więc, tak więc tutaj też też może dla urozmaicenia powiem, że, że Aleksander Łukaszenko też zabrał głos dzisiaj w mediach też i popiera, też popierał Iran. Natomiast tutaj ciekawą analizę spotkałem już w mediach arabskich, mianowicie to, że irański minister spraw zagranicznych niejako deklarując to, że Hamas wypuści Jeńców z niewoli, jeżeli Izrael wypuści 6 tysięcy więźniów palestyńskich ze, ze swoich więzień, no, że irański minister tak właśnie podejmuje decyzje ponad głowami świata arabskiego, ponad głowami samego Hamasu, to, że tutaj podejmuje rozmowę z politykami najwyższego szczebla, tak właściwie, no, no tak jakby, no, już jako ten Przedstawiciel tych, tych, tego hegemona regionalnego, że tutaj ponad, ponad głowami głównych zainteresowanych. No to jest to, jest, to, jest, to jest o tyle ważne. Znaczy, ja akurat tak się zastanawiam, co, co, co w Pekinie oni rozumieją jako politykę wewnętrzną Iranu. Czy już, czy już na przykład południe Libanu uważają za, za, za politykę wewnętrzną, czy, czy tak właściwie trzy czwarte Iraku uważają już za politykę wewnętrzną, to, to przyszłość będzie rozjaśniać. O co, o, co, o co Pekinowi chodzi. Natomiast z, z przenosząc się z Nowego Jorku do, do Moskwy, ponieważ tam doszło do fajnego, ciekawego spotkania, zapewne zupełnie przypadkowego, z, z irańskich decydentów z, z członkami Hamasu z, Hamasu, z delegacją Hamasu. Natomiast oczywiście istotne jest to, że tutaj cała ta Trzutka spotkała się z Władimirem Putinem, albo przynajmniej z decydentami najwyższego szczebla państwa rosyjskiego. No i ważny komunikat jest, to znaczy po zakończonym spotkaniu w, w, z rosyjskimi decydentami, tutaj ze, ze strony Hamasu wszedł komunikat, że Hamas jest gotów zwolnić wszystkich zakładników, jako też potwierdzili, potwierdził, że zginęło 50, już zginęło 50 zakładników w izraelskich nalotach, czyli że ten stan, ten stan ilości zakładników się trochę zredukował, no ale za to idzie, za tym musi iść przede wszystkim zawieszenie broni. Czyli, czyli idąc taką, taką tak właściwie tymi torami tradycyjnymi, tych konfliktów pomiędzy Izraelem i Hamasem, to zawsze była eskalacja, deeskalacja, no i, Rozmowy, tak? No i to, to było odroczenie wielu różnych tematów i spraw na kilka lat do przodu. Tutaj niejako Hamas sygnalizuje, że chciałby wrócić do tego samego modelu co zawsze. Pomimo tego, że skala ataku. Który, który skala w ogóle um, tej wojny w chwili obecnej jest um, tak duża, to jednak, to jednak chcieliby tutaj to, to, deeskalować. Innym moim zdaniem sygnałem jest o tyle ważny, znaczy jest o tyle ważny, że niejako Hamas z wysokości Kremla, no, no niejako tutaj z... Zademonstrował to, że, że to, co wcześniej już mówiłem, że Władimir Putin czeka na telefon, to są fakty, ponieważ w pewien sposób no, zarówno Iranczycy, jak i też sam Hamas no, pokazał tutaj kierunek Kreml, jako, jako ten, który jest w stanie doprowadzić do deeskalacji regionalnej. Deeskalacja regionalna w chwili obecnej no chyba, chyba na chwilę obecną, chyba nawet mimowolnie, mimowolnie powstała, to znaczy Dzisiaj i nie odnotowano jeszcze żadnych walk pomiędzy szyickim Hezbollahem a armią izraelską. Amerykanie wiadomo, że wzmacniają swój kondynkent na, na Bliskim Wschodzie nowymi bateriami i obroną przeciwrakietową. To akurat jest o tyle, o tyle ważne, że wedle do, doniesień Wall Street Jr. to akurat jest ten główny powód, dla którego Benjamin Netanyahu ma się wstrzymywać od, od tej ofensywy. Mianowicie ujawniono, że 26 amerykańskich żołnierzy zostało rannych w 13... Atakach na posterunki amerykańskie w Syrii i w Iraku. Oczywiście to nie jest jakaś porażająca ilość, ale, ale ważne jest to, że akurat do takiego zdarzenia doszło. Prezydent Joe Biden niejako Powiedział, że za, że za te ataki odpowiada bezpośrednio Iran I to, jest, i, to, i, to jest, i to jest zgodne z rzeczywistością. No i też amerykańskie lotnictwo rozpoczęło też bardzo, bardzo, bardzo symboliczne bombardowania pogranicza syryjsko-irackiego. irańskiego irackiego. Przepraszam za, po prostu za ten lapsus, ale po prostu jak się myśli o Iraku, to już się wie, że to jest Iran. Tak samo niestety, jeśli chodzi o, o Liban. No, ale fakty, fakty są takie, że, że, że na chwilę obecną ta wojna pokazuje to, że akurat to jednak e, bez tych ran nie rozbili i tyle po prostu. Oczywiście tutaj też, też, też kwestia Rosji jest zasadnicza. Ciekawe też, ciekawe też jest to, że izraelski wywiad, wywiad wojskowy Amman ujawnił, że jedna z głównych siedzib Hamasu lokowana jest pod szpitalem Al-Sicha Al w, w mieście Gaza. To jest praktyka, którą stosuje zarówno Hamas, jak i też Hezbollah jak i też inne organizacje e, terrorystyczne, e, że wykorzystuje przestrzeń, czy to należącą do obiektów e, medycznych, czy szkół. Pierwszy ostrzał, ostrzał e, moździerzowy przeprowadzony przez Hezbollah w tej wojnie terytorium Izraela odbył się niejako na podwórku szkoły e, w południowym Libanie e, i to niestety jest praktyka, która, która oczywiście powoduje to, że cywile, cywile stają się żywymi tarczami tutaj Izrael, ostrzega przed tym, żeby Chociaż sytuacja jest oczywi oczywiście tutaj dość mocno zawolowana, to znaczy Izrael w pewien sposób nie może wymagać, żeby szpital był ewakuowany, ale to już, jest, to już jest taka praktyka stosowana przez terrorystów, którzy kontrolują autonomicznie pewne obszary. Tam też oczywiście mają swoje firmy budowlane, swoje projekty, swoje, swoje projekty budowlane i tak jak, tak jak jest w południowym Libanie, tak też w Gazie większość budynków publicznej uży użyteczności. Po prostu jest kilka pięter w dół wybudowana z tunelami, z schronami z, z i takimi innym asortymentem, który jest po prostu przeznaczany do działań, działań bojowych. Jeśli chodzi o generalnie istotę. Tej wojny, która jest po prostu dziwna. Widzimy, że ta atmosfera wobec inwazji też jest też już mocno jest wygaszona w samym izraelskim społeczeństwie. Wedle, wedle sondażu, który, który dostał się do wiadomości publicznej, 49% Izraelczyków jest za odroczeniem inwazji na Gaza. Tutaj trzeba to tutaj słowo odroczenie wziąć pod uwagę. No, na Bliskim Wschodzie czas przyszły oznacza de facto, że to może nigdy nie nastąpić. No ale to jest akurat ważne, to z tym Benjamin Netanyahu musi się liczyć, że najprawdopodobniej chyba jedyna słuszna decyzja, którą on może podjąć w tej wojnie, to jest uniknięcie inwazji, przyprowadzenie jakiegoś, Trzeciego, jakiejś trzeciej opcji. Ta trzecia opcja najprawdopodobniej oznaczałaby strefę bezpieczeństwa w samej strefie gazy. Z tym, że dalej jeszcze nie wiemy, czy Izrael tak właściwie będzie polował na wierchuszkę bojową Izdin al qassam czy jednak też zachowa te przywództwo jeszcze przy życiu albo. albo czy, czy w ogóle może je odnaleźć? Chociażby w związku z tym, żeby nie utrudniać sobie sytuacji do potencjalnych negocjacji, które, które, już z, które już przynajmniej Katar sygnalizuje, że jest w stanie prowadzić i na pewno trzeba będzie obserwować, co w Doha się będzie działo w, w ciągu najbliższych dni i tygodni. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Paweł Rokowski, dla Państwa kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia!